Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Tutaj Marta, jeśli jesteście nowi i w sumie dobrze, że jesteście, bo dzisiaj na tapet bierzemy Q&A, czyli będę odpowiadała na Wasze pytania. Zostawiłam Wam skrzyneczkę na Instagramie w sumie dwa razy, bo miałam się zabrać za ten film wcześniej, ale nie wyszło, więc doszłam do wniosku, że podrzucę Wam tę skrzynkę jeszcze raz. Jeśli mnie na Instagramie nie obserwujecie, to gorąco Was zapraszam. Tam możecie być ze mną in touch. No i troszeczkę tych pytań było, starałam się wybrać takie niestandardowe albo po prostu ciekawsze. Będę sobie tutaj zerkać, bo mam tam laptopa właśnie z tymi pytaniami, więc już bez przedłużania zaczynajmy. Ja tu mam jeszcze kawusię, będę sobie pochlipywać. No i jedziemy z tym. Twoje guilty pleasure. Dobrze, powiem to. TikTok. Słuchajcie, to jest zdecydowanie moje guilty pleasure. Ja czasami naprawdę długie godziny na TikToku spędzam. Jest to uzależniające, więc jeżeli jeszcze TikToka nie macie, to lepiej, żeby tak zostało. Nie zmieniajcie tego. Ja też nie mogę już tego odinstalować poniekąd, no bo jest to część mojej pracy. No i wiecie, to, że sobie coś tam scrolluję, no to jednocześnie też przeglądam jakieś tam nowe trendy, co się pojawia, szukam jakiejś dobrej muzyczki do podkładu, więc niby pracuję, ale jednocześnie też czasami już po prostu wpadam w ten wir tych TikToków, więc to jest zdecydowanie moje guilty pleasure. Czy czytałaś, próbowałaś czytać Greya lub 365 dni? Tak! Ja czytałam Greya, całą trylogię w liceum. Pamiętam, że tylko czekałam, aż skończą się lekcje, żeby móc wrócić do domu i czytać. Czytałam pod kołdrą nocami, wiecie, już mama mówi, spać dziecko, bo przecież jutro masz do szkoły, a ja tam ostro jadę. Czytałam, mi się generalnie te książki podobały. Nie będę już do nich wracać, bo nie wiem, jak teraz by mnie odebrało, bo jednak gdzieś tam ten mój czytelniczy gust się zmienił. Troszeczkę jakby inaczej już postrzegam te książki, więc nie zamierzam do nich wracać, a 365 dni nie czytałam i właśnie nie zamierzam. Jakie muzyki słuchasz? Masz Spotify? Słuchajcie, ja jestem takim muzycznym śmietnikiem, ja to mówię, bo ja naprawdę słucham wszystkiego. Poza jakimś tam heavy metalem, czy już takich klimatów, to nie, ale ja generalnie słucham wszystkiego. Słucham popu, rapsów, hip-hopu, rocka, no wszystkiego generalnie. Muzyki klasycznej też coraz częściej słucham jakoś tak, nie wiem, wcześniej ona budziła we mnie taką złość i się irytowałam, jak tylko słyszałam gdzieś tam pierwsze dźwięki muzyki klasycznej. A teraz uspokaja mnie i lubię sobie posłuchać, więc naprawdę słucham wszystkiego. Tak, mam Spotify, zostawię Wam tam linka na dole, ale ja tam sobie po prostu randomowo zazwyczaj zapuszczam jakąś playlistę, sama swoich nie tworzę, gdzieś tam mam parę ulubionych utworów, ale nie jestem tam jakoś bardzo aktywna, ale jeżeli chcecie, to Wam zostawię linka na dole. Czy jestem fanką seriali Netflix, HBO? Nie. Nie oglądam filmów, nie oglądam tak seriali, oglądałam parę w swoim życiu, na przykład właśnie Plotkarę, to za czasów liceum chyba, no na studiach też oglądałam Arrow, nie wiem czy kojarzycie, Seks w Wielkim Mieście, który uwielbiam do tej pory, czasami lubię sobie załączyć jakiś tam randomowy odcinek, bardzo lubię. No Dom z Papieru mi się podobał. Wiecie, takie ostatnie seriale gdzieś tam oglądałam na Netflixie, ale to nie jest tak, że wiecie, oglądnę jeden serial i zaraz załączam drugi i tak w kółko i w kółko. Nie, to raczej to nie jest mój konik. Ulubiona potrawa. Fast foody wszelakie, maczek, KFC, pizzunia, uwielbiam, ale tak generalnie to powiem Wam, że chyba gołąbki są takim moim ulubieńcem, no i oczywiście już kultowa zupa pomidorowa. Jestem bardzo basic, tutaj nie ma wykwintnych i wyszukanych, wiecie, potraw, nie mam takiego podniebienia, ale ostatnimi czasy bardzo mnie tak pcha troszeczkę w kuchnię azjatycką, tajską, mam ochotę popróbować jakieś nowe smaki, więc nie wiem, coś się zaczyna dziać, ale generalnie to jest taka nasza polska kuchnia. Ja też jakoś bardzo nie lubię eksperymentować, lubię jeść to, co znam i to, co wiem, że lubię, no ale tak jak mówię, ostatnimi czasy mam ochotę popróbować coś nowego. Jakie jest Twoje najfajniejsze wspomnienie ze szkoły? To jest bardzo fajne pytanie i ciężko mi jednocześnie na nie odpowiedzieć, bo niestety gdzieś już tam te wspomnienia zaczynają się powoli zacierać, te niepielęgnowane wspomnienia już tam się wymazują. Ale ja chyba najlepiej wspominam właśnie czasy podstawówki i wymiany karteczek.
Mam tak ogromny sentyment do tych segregatorów, do tych karteczek, jak się kolekcjonowały. Miałam z Titanikiem, z jakimiś tam kotkami, z bajkami Disneya, z Puchatkiem i później już były jakieś takie, wiecie, coraz to bardziej wyszukane i się tak zbierało. Lubiłam też takie bryloczki z żyłek zaplatać na przerwach w szkole. U nas się też grało w kanały, ale to podejrzewam, że tylko w mojej szkole, bo były takie klapy, wiecie, od tych kanalic, czy jak to tam, takie cztery obok siebie i się skakało i ten, kto został bez, to znaczy nie zdążył wskoczyć na tę klapę, to odpadał. I co jeszcze? Bardzo dobrze wspominam też liceum, to muszę przyznać. Wiele osób jakoś nie przepada, ja bardzo mile wspominam ten czas, jakoś tak mam wrażenie, że wiele we mnie zmienił na dobre, wiele wyniosłam, miałam naprawdę wspaniałe znajomości, niestety większość z nich już gdzieś tam wygasła, widzimy się gdzieś tylko na Facebooku, że tak powiem. Ale tak, liceum wspominam naprawdę bardzo dobrze, to był jakiś taki dobry okres w moim życiu. Natomiast gimnazjum to nie. Nie wspominam dobrze, niestety, w ogóle. Opisz się w trzech słowach. To jest też trudne pytanie, bo ja generalnie nie wiem, co mam o sobie powiedzieć, jeżeli nie ma takiego konkretnego pytania. Myślę, że jestem optymistką i pesymistką zarazem, bo lubię mieć taki dobry vibe, lubię mieć dobry dzień, dobry humor, pośmiać, powygłupiać się, ale jednocześnie też bardzo często niestety widzę wszystko w ciemnych barwach i od razu gdzieś jest jakiś tam zalążek czegoś i ja już widzę od razu czarny scenariusz, zamartwiam się, więc też jestem właśnie poniekąd taką pesymistką. Myślę, że jestem osobą ambitną, nie powiem, że nie. Jak sobie coś zaprę, to po prostu idę w to całą sobą i bywa też, że mam niestety słomiany zapał. Może to nie były trzy słowa, ale takie trzy, powiedzmy, elementy mojego charakteru, które chyba najbardziej gdzieś tam się wybijają. Zniknęło mi to? Wait a damn minute. Jakie gatunki książek najczęściej czytasz? No oczywiście jest to literatura piękna, myślę, że to Was nie zaskoczy, jeżeli jesteście ze mną dłużej. To jest gatunek, w którym ja czuję się najlepiej. Fantastyka jest gdzieś tam na szarym tle. Ostatnio też bardzo mocno idę w literaturę faktu, jakoś tak mam potrzebę czytania jakiegoś tam reportażu. No i literatura dziecięca też ostatnio przejęła troszeczkę tutaj te moje książki i bardzo chętnie sięgam po takie książki ostatnimi czasy. Po prostu w momencie, kiedy potrzebuję się troszeczkę oderwać od rzeczywistości albo odpocząć od jakiejś książki takiego, wiecie, większego kalibru, to sięgam właśnie po literaturę dziecięcą, no ale tak jak mówię, literatura piękna zdecydowanie. Gdybyś mogła czytać tylko jedną książkę do końca świata, byłoby to? Naprawdę ciężkie pytanie zadajecie. Choć bardzo lubię Rdze i mam kilka takich ulubionych swoich książek, to zastanawiam się, czy nie byłby to Filip Zawada, Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, dlatego że ona jest troszkę taka jak ja. Czyli właśnie optymizm i pesymizm naraz. Zwraca uwagę na poważne tematy, ale jednocześnie też momentami robi to w taki humorystyczny sposób. Nie chciałabym zapomnieć o ważnych rzeczach do końca świata, ale jednocześnie nie chciałabym przestać się śmiać. Więc myślę, że to byłby dobry duet. Tak zerkam teraz na tę książkę i myślę, że chyba byłaby to właśnie ta. Najbardziej wyczekiwana książka to... Słuchajcie, ja też jakoś tak w premierach nie siedzę. Ciężko mi jest czasem, wiecie, powiedzieć, na co czekam, ale nie ukrywam, że bardzo nie mogę się doczekać Malibu Rising Taylor Jenkins Reid. Ja już to czytałam w oryginale jakoś w ubiegłym roku i po prostu kocham. To jest dla mnie wspaniała książka, ona konkuruje z Daisy zdecydowanie, gdzieś tam biją się o te pierwsze miejsce non-stop. Jakoś te emocje zresztą od tej książki zaczynają do mnie troszeczkę wracać ostatnimi czasy. Bardzo gorąco Wam polecam, jeśli tylko ta książka się w Polsce ukaże, to od razu zamawiajcie i czytajcie, bo jest wspaniała. I to jest chyba premiera, na którą czekam najbardziej. Ale jeżeli chodzi też o literaturę faktu na przykład, to... widziałam, nie pamiętam tytułu i nie pamiętam kompletnie, jak ta kobieta się nazywała, zostawię Wam tu okładkę, ale to jest książka, która opowiada o seryjnej morderczyni w Stanach. Myślę, że jak tylko zobaczycie okładkę, to będziecie wiedzieli, o kogo chodzi.
Ja starałam się troszeczkę podczytywać o tej sprawie. Kiedyś tam była do mnie mega ciekawa i widziałam też film, to znaczy tylko zwiastun z Charlize Theron chyba, o ile się nie mylę, i to, jaki ona tam miała obłęd w oczach, to mi aż normalnie włosy dęba stawały, i to tylko na tym zwiastunie, więc bardzo bym chciała tę książkę przeczytać i później też oglądnąć film, więc to są takie premiery dwie, na które ja bardzo, bardzo czekam. Pracujesz w zawodzie? Nie, nie pracuję w zawodzie. Ja jako tako zawodu nie mam. Jestem magistrem. Magister. Filologii angielskiej po specjalizacji translatorycznej, jednak, żeby być tłumaczem takim, wiecie, na przykład przysięgłym, no to trzeba jeszcze zdać egzamin państwowy. Samo ukończenie studiów magisterskich o specjalizacji tłumaczeniowej nie daje Wam prawa do wykonywania zawodu. Możecie gdzieś tam luźno tłumaczyć jakieś teksty jedynie, ale nie jako tłumacz przysięgły. I nie pracuję w zawodzie, choć nie ukrywam, że chciałabym spróbować, bo pamiętam, że bardzo dobrze wspominam właśnie nasze zajęcia z tłumaczeń, przede wszystkim literatury. Niesamowite to było. Wiele rzeczy można się nauczyć. Ten zawód otwiera przed Wami wiele, wiele drzwi. No, ale ja w tym zawodzie nie pracuję. Co studiujesz? Studiowałaś, to już powiedziałam. Filologię angielską. Najpierw na licencjacie była ta specjalizacja edukacji interkulturowej. Nie pytajcie, co to jest, bo ja sama nie wiem, czemu to wybrałam. Do tej pory pluję sobie w brodę, że nie zaczęłam od translatorek już na samym początku. Nie mam pojęcia. Absolutnie nic ta specjalizacja do mojego życia nie wniosła. Dramat. No i studia magisterskie już zrobiłam właśnie na specjalizacji translatorycznej i to był właśnie dobry wybór. Jaki gatunek kawy pijasz? Kawa z mlekiem, czy to jest gatunek? Moją ulubioną kawą generalnie jest flat white, na zwykłym mleku, ewentualnie na owsianym, trochę się tam przekonuję, ale ja jestem bardzo basic, tak jak Wam mówiłam. Dla mnie jakieś arabiki, inne takie, wiecie, ziarna czy coś, ja totalnie tego nie rozróżniam. Dla mnie kawa to jest kawa, byleby nie była rozpuszczana, bo no, nie przełknę już, od wiedy wypiję, ale żebym tak sobie sama miała zrobić rozpuszczalną, to nope. Nie, absolutnie nie jestem jakimś smakoszem. YouTube, Insta czy TikTok? Instagram, zdecydowanie. Jeśli miałabym wybrać jedną platformę z tych trzech, na których ja miałabym działać jako twórca, byłby to Instagram, bo tam mam wszystko. Tam mam zdjęcia, tam mogę Wam nagrać Reelsa, tam mogę pogadać z Wami na Stories. Jakby jest to dla mnie najlepsze takie medium właśnie społecznościowe do kontaktu z Wami i daje mi wiele możliwości. YouTube daje mi ogrom frajdy, bo ja naprawdę lubię nagrywać te filmy i później je montować. No to jest coś, co sprawia mi ogrom radości. A na TikToku można gdzieś tam poszaleć, powygłupiać się, ale no zdecydowanie on jest na samym tyle, jeśli chodzi o taki ranking mediów społecznościowych. Co sądzisz o świadectwach z paskiem? To jest ciekawe. Uważam, że nie powinny one być, bo są bardziej krzywdzące niż wynagradzające. Ja zazwyczaj byłam dobrą uczennicą, miałam te czerwone paski, owszem nie zawsze, ale bywały takie czasy. No i pamiętam, że kiedyś zabrakło mi chyba tam, 4,75 trzeba było mieć na czerwony pasek, ja miałam chyba 4,70. No i chodziłam, błagałam gdzieś tam nauczycieli, żeby, czy mogliby mi podwyższyć, że ja mogę coś zrobić, jakieś zadanie, jakiś projekt, tylko żeby mieć tą wyższą ocenę. No oczywiście nie udało się i słuchajcie, i to było zwykłe głupie pół punkta, a ja się czułam jak największy debil, bo nie mam czerwonego paska. I muszę być głupia jakaś, bo nie mam czerwonego paska, gdzie pół punkta absolutnie nie decyduje o tym, wiecie, czy jesteście lepsi, czy gorsi. To jest czasami łup szczęścia i to jest po prostu pół punkta. To o niczym absolutnie nie świadczy, więc ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące. Różne są przypadki w szkołach, wiemy jak jest, tak? Czasami ktoś się na kogoś uweźmie i też nie da rady. Oczywiście to nie jest też tak, że nauka nie jest ważna, bo nauka i wiedza są bardzo ważne i faktycznie może te czerwone paski, czy tamte listy gratulacyjne, tak, w jakiś sposób motywują tych uczniów, ale jest też druga strona medalu i one mogą kogoś skrzywdzić, bo ktoś może faktycznie się starać, ale może też nie rozumieć wszystkiego i nie dać sobie rady. Więc jakby dlaczego oni mają być gdzieś tam, wiecie, zostawieni w tyle i skrzywdzeni? Moim zdaniem nie powinno czegoś takiego być i zazwyczaj to jest też właśnie taki żart, tak, że jak nie będziesz miał czerwonego paska na papierze, to będziesz miał na dupie. Tak? I to jest żart,
ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie w każdym domu to może być żartem, więc to jest taki głupi wyścig szczurów, po prostu jakaś gonitwa za głupim paskiem. My mamy gonić za wiedzą, uczyć się, rozwijać, rozszerzać nasze horyzonty po to, żeby mieć coś tu, tak? A nie po to, żeby mieć jakiś pasek na papierze. Więc moim zdaniem to nie powinno być. Czy masz jakieś książkowe marzenie? Tak, mam. Moim książkowym marzeniem jest mieć przewspaniałą biblioteczkę, taką, na której nie będzie absolutnie ani jednej książki nieprzeczytanej, a jeśli będzie nieprzeczytana, to taka, która będzie w moim guście, którą będę chciała przeczytać. Naprawdę zależy mi na tym, żeby zbudować taką biblioteczkę, która będzie definiować mnie, że jak ktoś wejdzie do domu i zobaczy moją biblioteczkę, to będzie wiedział, jaką osobą jestem. Nie chcę być jakimś tam kolekcjonerem, wiecie, pięknych wydań. Oczywiście są śliczne i mam do nich słabość i mam parę na półce, mam nawet 3-4. Na przykład z tej serii butikowej nieprzeczytane, ale chcę je przeczytać, dlatego też tam są, ale to jest coś, czego chciałabym uniknąć, po prostu kolekcjonowanie książek, które są ładne, ale ich nie przeczytam i bardzo rozważam swoje czytelnicze plany i rozważam swoją półkę z klasykami, czy chcę ją zatrzymać, czy nie, bo jednak czuję, że to nie jest gatunek, w którym ja się odnajduję, to może się zmienić, dlatego jeszcze je trzymam, ale coraz bardziej czuję taką dziwną potrzebę, żeby może jednak się ich pozbyć. To jest moje książkowe marzenie. Jakiej książki nigdy byś nie przeczytała? Ja powinnam to pytanie chyba wcześniej przeczytać, żeby się zastanowić, a ja czytam je teraz tak na gorąco. Jakiej książki bym nigdy nie przeczytała? Myślę, że może być to 365 dni. Jakieś takie bardzo mocne science fiction? Też nie. To nie jest coś, co chciałabym przeczytać. Więc chyba tyle. Ale jestem nudziara w tych pytaniach, w ogóle nic się nie dzieje. Jak ci się mieszkało za granicą i jak się żyje w Polsce? Było w ogóle bardzo dużo pytań o mój pobyt w Anglii. Słuchajcie, za granicą mieszkało mi się bardzo dobrze, właśnie w Anglii. Uważam, że to jest przepiękny kraj, ma przepiękne krajobrazy, te osiedla są prześliczne. Oczywiście ma też swoje ciemne strony, aczkolwiek bardzo dobrze, jako klimat, ja się bardzo dobrze tam czułam z tego punktu widzenia, jednakże brakowało mi bardzo moich bliskich. Ja jestem osobą rodzinną, ja lubię być otoczona osobami, które kocham, więc tam było mi ciężko, bo ja tam byłam sama. No, tęskniłam bardzo za bliskimi, więc zdecydowałam się na powrót. Moja praca tam też troszeczkę już zaczęła przekraczać moje możliwości, niestety nie zostałam otoczona takim właściwym wsparciem i przestałam sobie radzić, więc doszłam do wniosku, że moja głowa jest ważniejsza i nie ma co już się dłużej męczyć. W Polsce jest okej. Z początku miałam takie zderzenie, w sensie cieszyłam się, że tu jestem, ale miałam takie zderzenie tej szarości, tylko takiego bałaganu, wiecie, jakieś gdzieś te budynki takie opuszczone, pustostany, no tak jak mówię, trochę bałagan, jest tak szaro, buro i ponuro. To jest coś, co z początku było mi ciężko się znowu przyzwyczaić, ale już jest okej. Już jest dobrze i ja wiem, że podjęłam dobrą decyzję i że jestem we właściwym miejscu. No i tak, i jest okej. Czy nagrasz update Bookshelf Tour? Tak, słuchajcie, nagram, ale to pojawi się dopiero gdzieś pod koniec roku, dlatego że ja swój nagrywałam chyba w październiku, jakoś zaraz na początku założenia kanału, więc faktycznie bardzo dużo się zmieniło od tego czasu, chociażby to, że nie mam już stosików, tylko mam regały jak normalny człowiek. Dorobiłam się mebli, wow! Ale myślę, że to jest jeszcze za wcześnie troszeczkę na Bookshelf Tour, chociaż tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo się zmieniło, to jednak poczekamy sobie może właśnie do października, wrzesień, październik, myślę, że wtedy jakiś update się pojawi. Co bardziej cenisz w Bookstagramie? Ludzi. To ja wiem, że to brzmi bardzo trywialnie i oklepanie i pompatycznie, ale ja naprawdę bardzo cenię sobie ludzi, bo ja zakładam tego Bookstagrama z myślą, żeby móc pogadać o książkach z kimś, bo wszyscy wkoło mieli mi już dosyć, tak? Ale to totalnie przerosło moje oczekiwania. No byłam na tych targach, mam wspaniałych przyjaciół książkowych, ale też już nie tylko łączą nas książki, więc to jest naprawdę wspaniałe uczucie. Mam Was i na przykład właśnie takie targi dają mi bardzo dużo, bo to nie jest tak, że tylko jakby Wy mnie widzicie, ale ja też mogę poznać Was, nawiązać z Wami jakiś kontakt, zobaczyć, kto jest kim, z kim tak naprawdę rozmawiam, więc to jest po prostu
fantastic, naprawdę, bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, cenię sobie też to, że Bookstagram jest bardzo różnorodny, że mamy osoby, które są ukierunkowane tylko na non-fiction, literaturę dziecięcą i wiecie, czy literaturę piękną, albo tylko fantastykę. I to jest wspaniałe, że nie wyłączą nas książki, ale każdy z nas ma troszeczkę odrębny gust i każdy może znaleźć gdzieś tam swoją niszę, a jeżeli nie, to po prostu wdać się w dyskusję jakąś, więc to jest naprawdę fajne. Są rzeczy, które gdzieś tam nie uwierają, ale skupmy się na tych przyjemnych, no i zdecydowanie to jesteście wy, czyli ludzie. Czemu mieszkałaś w Anglii? No dlatego, że chciałam sobie po prostu przeoszczędzić pieniążka, troszeczkę zarobić na lepszy start. Myślę, że to jest główny powód, dla którego ludzie emigrują. No i tak było ze mną, nic odkrywczego. Po prostu pojechałam za chlebem, jak to się mówi. Czy pojechałabym drugi raz? Nie. Musiałoby się stać naprawdę coś wow, wielkiego, żebym miała wrócić w ogóle gdziekolwiek za granicę. Dlaczego wróciłaś do Polski? No tak jak już mówiłam wcześniej, po prostu brakowało mi moich bliskich, psychicznie nie dawałam już rady, nie chciałam już tam być, nie czułam się, że to jest moje miejsce na ziemi, chociaż mimo wszystkich tych właśnie pięknych widoków i tak dalej, to nie wystarczyło, żebym ja czuła się tutaj dobrze, dlatego wróciłam. Od kiedy czytasz tak dużo książek? Moja taka czytelnicza historia to jest taka sinusoida, wiecie, ja raz czytałam bardzo dużo, później nic, później dużo, później nic. I to jest tak od samego dzieciństwa. Jednak tak teraz, biorąc pod uwagę ten taki niezbyt długi okres czasu, no to faktycznie pandemia gdzieś się do tego przyczyniła, że ja wróciłam do czytania. Ja zawsze oglądałam dużo YouTube'a. Generalnie, nie BookTube'a, YouTube'a i właśnie zaczęła się ta pandemia i gdzieś tam Zuza z Tolą tak wjechały z buta na YouTube'a. Ja je zaczęłam oglądać i tak sobie pomyślałam, kurde, ale bym poczytała coś. I tak właśnie dzięki Zuzi i Toli wróciłam do tych książek. Później był ten Bookstagram i gdzieś tam ta miłość już tak się rozpędziła, że jak śnieżna kula i już nie mogę tego zatrzymać. Książka, która Cię najbardziej zszokowała, no bezapelacyjnie myślę tutaj Historia przemocy Eduarda Luisa, książka, o której ja trąbię bardzo dużo już, myślę, na tym kanale. Uwielbiam, choć jest niezwykle bolesna i właśnie szokująca. To jest pozycja nie dla każdego, ale jeżeli czujecie się na siłach, no to oczywiście zachęcam, żeby się z nią zapoznać. Nie będę już tutaj mówić więcej, bo naprawdę chyba wyczerpałam wszystkie tematy związane z tą książką. Byłaś kiedyś w Łodzi? Nie, ale czy będę? Możliwe, never say never. Jestem, że tak powiem, ciekawa tego miasta, zwłaszcza, że mam też tam bliskie mi osoby z Bookstagrama, które na pewno chciałabym odwiedzić. Jakiej muzyki lubisz słuchać, ulubieni wykonawcy? No to tak jak już mówiłam Wam, że jestem takim śmietnikiem muzycznym, to jeśli chodzi o moich ulubionych wykonawców, to tutaj w czołówce mamy Pearl Jam, kocham, po prostu uwielbiam. Maneskin, do tej pory nie wiem jak się wymawia nazwa tego zespołu, ale myślę, że wiecie o kogo mi chodzi. Bardzo lubię też Perfect, Płytkę Soufflera, Dawida Podsiadło oczywiście, Quebo, bo tak jak mówię, śmietnik muzyczny, tak? Paramore uwielbiam, jest to mój taki kocyś muzyczny, kocyś. Uwielbiam niezmiennie od lat, jest to jeden z moich ulubionych zespołów. I powiem Wam, że też lubię Natalię Nykiel. Tak, to jest też coś, co bardzo trafia w mój gust muzyczny. The Pretty Reckless też bardzo lubię, to jest też takie troszeczkę mocniejsze brzmienie. Jak wspominasz liceum i maturę oraz przygotowanie do rozszerzeń i jakie zdawałaś? To jest takie pytanie teraz na czasie, bo mamy okres maturalny. Drodzy maturzyści, czy trzymam za Was bardzo mocno kciuki, dacie radę. Pamiętajcie, że to jest tylko egzamin, który można poprawić i absolutnie nie definiuje Waszej wartości. Wiedzy też poniekąd nie. Niestety taka jest szara rzeczywistość, bo chodzi o to, co macie tu, a nie o to, czego wymaga od Was klucz. No jednak jest to coś, czego nie da się przeskoczyć. Ja wspominam źle. Bardzo źle i jeśli miałabym napisać maturę jeszcze raz, to zdecydowanie inaczej bym do niej podeszła. Ja bardzo się przygotowywałam do matury, zwłaszcza do matury z matmy, bo jakby to powiedzieć, jestem beznadziejna z matmy.
Więc ja po prostu przychodziłam ze szkoły, rzucałam plecak i od razu siadałam do arkuszy z matmy, rypałam od rana do nocy tę matmę. No, moja klasa była bardzo taka zdominowana przez te umysły ścisłe. No i wystarczyło, że ja przepisywałam coś z tablicy, tak jak na tym memie. Mrugnęłam okiem, a oni już 3 zadania do przodu i tak zaczęło się robić zaległości. Niestety dla mnie już czasu tam nie było i dla paru innych uczniów, żeby nam wytłumaczyć, o co chodzi. No i ja sobie sama też krzywdę zrobiłam, że robiłam te zaległości i jakby nie wracałam do tego, tylko gdzieś tam zdawałam te kartkówki i sprawdziany, żeby zdać. I powiem Wam, że to spędzało mi sen z powiek. I maturę z matmy zdałam na 56%, z czego jestem bardzo dumna i zrobiłam zadanie otwarte z ostrosłupem za 6 punktów. To jest chyba jedno z największych osiągnięć w ogóle w moim życiu. Ale właśnie to jest to, że ja się strasznie stresowałam na maturze z polskiego. Zostało chyba 40 minut do końca, ja doszłam do wniosku, że w ogóle będę zmieniać temat, więc skreśliłam całe swoje wypracowanie, które już praktycznie napisałam i zaczęłam pisać na drugi temat, zaczęłam się spieszyć. No i oczywiście później skończyło się płaczem, że ja nie zdam i to i tamto, więc to był ogromny stres. Ja wszystko pozdawałam, nie miałam poprawki w sierpniu, z czego też bardzo się cieszę, bo nie chciałabym przechodzić przez to drugi raz wtedy z takim stanem umysłu, jak miałam wcześniej. Teraz podeszłabym do tego zupełnie inaczej, jeśli miałabym mieć poprawkę, to po prostu bym miała to, wiecie, no to bym miała, tak? Usiadłabym i bym napisała i bym zdała w tym drugim terminie i świat by się nie zawalił, o to chodzi. Jakby za moich czasów, bo ja maturę pisałam naprawdę dawno temu, 10 lat temu, słuchajcie, Boże. 10 lat temu pisałam maturę, więc jakby dużo się zmieniło od tego czasu i bardzo się cieszę, że o tym się mówi, że to nic się nie stanie człowieku, jak ty nie zdasz. Jest drugi termin, to jest egzamin, który faktycznie jest ważny, jeżeli chcecie gdzieś iść dalej w tej swojej edukacji. Jednak on nie definiuje was i waszej wiedzy, bo to jest po prostu głupi klucz. Te egzaminy powinny być zrobione w zupełnie inny sposób. Podejdźcie do tego na chillu, to jest tylko egzamin, jak się nie uda teraz, to następnym razem nic się nie stanie, naprawdę. Nie zakuwajcie do ostatniej godziny, wychillujcie. A nie powiedziałam chyba jeszcze o rozszerzeniach. Jeśli chodzi o rozszerzenie, to zdawałam geografię i WOS, bo wychodziłam z założenia, że im więcej, tym lepiej będę miała więcej punktów, żeby gdzieś tam się dostać, a tak naprawdę poleciałam na ilość, nie na jakość i teraz skupiłabym się raczej tylko na podstawie, ewentualnie na rozszerzeniu z angielskiego. Czy coś pożera Twoje pieniążki oprócz książek, ciuchy, kosmetyki i jakaś babska słabość? Nope. Ja nie lubię wydawać pieniędzy. Generalnie na takie rzeczy, wiecie, materialne raczej wolę wydać pieniądze na takie przyjemnostki jak kawusia na mieście, jakiś ponczuś, przekąska, jakiś obiad w restauracji, coś takiego. Nie lubię wydawać pieniędzy tylko po to, żeby wydać. Tak naprawdę kiedyś miałam słabość do kosmetyków i gdzieś tam faktycznie kupowałam te paletki, jakieś Too Faced, Anastasia i inne tego typu historie. Teraz już tego nie robię. Kiedyś makijaż zajmował mi prawie że godzinę, teraz 10 minut max i I'm ready to go. Jeśli chodzi o ciuchy, to lubię sobie coś kupić, ale ostatnio nic mi się nie podoba w tych sklepach. Wolę iść sobie do Rumpa, jeśli mam być szczera. Więc nie wydaje. Jedyne co to może buty. Do butów mam słabość. Lubię fajne buty. Oczywiście sportowe. Skąd bierzesz pomysły na takie super reelsy? Thank you! Nie wiem, czasem coś mnie natchnie, gdzieś usłyszę jakiś dźwięk, urodzi mi się jakaś wizja, czasami coś też gdzieś podpatrzę, gdzieś się zainspiruję, ale generalnie jest to zazwyczaj coś pod wpływem chwili. Za dużo rzeczy chcę naraz powiedzieć i zaczynam wyplasoplenić. Ale dziękuję. Dzięki. Jak bardzo kochasz Małgonię? To jest moja siostra. Małgonia, love you very, very much, ok? Czytasz w innym języku niż polski i angielski? Nie, nie znam innych języków. Niemieckiego uczyłam się długie, długie lata, ale jedyne co umiem powiedzieć to ich heiße Marta i ich wonę in Poland i dacyt. Ile zbierałaś się do założenia Bookstagrama? Bardzo długo. To znaczy bardzo długo. Też nie jakoś bardzo, bardzo. Myślę, że gdzieś około miesiąca mi to chodziło po głowie, żeby założyć tego Bookstagrama. Bardzo się bałam jakby opinii innych. Teraz mam już wywalone. Niech sobie ludzie myślą, co chcą. Ja się spełniam, ja czuję się z tym dobrze, więc no nawet jeżeli komuś się to nie spodoba, no to trudno. Przecież nie zostawię Instagrama z tego powodu.
Tak, bardzo długo mi zajęły przygotowania, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało, wybranie nazwy, długo się z tym nosiłam, długo też moi bliscy nie widzieli w ogóle, że mam Bookstagrama. Ale tak, cieszę się, że w końcu to zrobiłam. Okej, jak Ci się pracuje w wydawnictwie? Bardzo dobrze. To znaczy, nie jestem tak bardzo zaangażowana, wiecie, w tą pracę wydawniczą i tak dalej, ale jeżeli chodzi o mój dział, czyli ten TikTokowy i poniekąd troszeczkę social media, gdzieś tam to naprawdę bardzo dobrze czuję się, że jestem we właściwym miejscu, po prostu w ogóle w wydawnictwie, grupy wydawniczej wydawnictwa poznańskiego pracują naprawdę wspaniali ludzie i to jest ogromna przyjemność dla mnie jechać tam za każdym razem i powiem szczerze, że to są jedne z najlepszych momentów w każdym miesiącu, kiedy udaje się tam do Poznania. Lubię tam być. No i tak jak mówię, jest jak na razie jest super, nie chcę zapeszać, mam nadzieję, że tak zostanie. Książka Twojego życia to... Dum, dur, dum. Myślę, że znacie odpowiedź. Rdza bezapelacyjnie, jest to książka mojego życia. Nie wiem, co w niej jest takiego, ale ona tak po prostu siedzi w moim sercu. Ona tak do mnie pasuje, jak taki, wiecie... brakujący puzelek. Jakby tam była taka mała dziurka i ta rdza tą dziurkę wypełnia. Uwielbiam. Ja bardzo lubię zresztą prozę Małeckiego, ale rdza jest dla mnie wyjątkowa. Nie wiem, czy to dlatego, że to jest pierwsza książka tego autora, którą ja czytałam, czy po prostu ona jest aż tak magiczna, ale dla mnie zdecydowanie jest wyjątkowa. Czy pamiętasz swoją pierwszą przeczytaną książkę? Czy te takie grubaski tekturowe dla dzieci się liczą? Bo jeśli tak, to podejrzewam, że to była taka bajka o piłce. Nie wiem, jaki to był tytuł, ale uwielbiałam te baje. Pan Hilary też czytałam. Paweł i Gaweł, tak. Więc to są wszystko takie książeczki na tych grubszych tekturkach dla małych dzieci. Uwielbiałam je wszystkie. Czy napijemy się kawki na WTK? Pyta Paulina Bukietka. Tak, oczywiście, obowiązkowo, kobieto. Widzimy się, by the way, ja Was odsyłam do Pauliny właśnie, do Bukietki, którą znajdziecie na Instagramie. Link Wam zostawię w opisie, bo jest po prostu przefantastik. Kobietom robi przepiękne zdjęcia, naprawdę, a jej reelsy to jest sztosik. To są najlepsze reelsy na Instagramie, uwierzcie mi. Ruthwear, jedno po drugim. Kryminał z kategorii must read? Nie. Nie uważam, zresztą to jest bardziej thriller niż kryminał. Nie uważam, że jest on w tej kategorii must read, ale warty przeczytania. To na pewno, bo Ware tworzy wspaniałe klimaty w swoich książkach. Każdy z nich jest zupełnie inny. W Podkluczem, Śmierć pani Westaway, jedno po drugim. Jest coś, co łączy te wszystkie książki, taki... No właśnie, chyba ten jej styl tak wszystko spaja w jedną całość, ale każda z tych książek jest od siebie zupełnie inna, tak naprawdę. Ja Wam polecam wszystkie książki Ware, uwielbiam. Tak jak mówię, jest w nich coś takiego, co mnie przyciąga. Nie ma tam nie wiadomo jak wielkich plot twistów, są, ale nie aż takie, żeby mnie wyrywały z butów, jednak naprawdę uważam to za kawał dobrej książki z kategorii thrillerów. Z jakim ciastem kojarzy Ci się ulubiona książka? To jest też bardzo ciekawe pytanie i czemu ja się nad tymi pytaniami nie zastanowiłam wcześniej? Teraz mi tu ucieka czas antenowy. Moja ulubiona książka, już nie chcę mówić znowu o Rdzy czy o Filipie Zawadzie. Zazwyczaj moje ulubione książki to są smutne książki, słuchajcie. No niestety, tak jest, więc te ciasta też nie są jakoś bardzo apetyczni, ale też książką, która ma specjalne miejsce w moim serduszku, są oczywiście Dzieci z Bullerbyn i ta książka kojarzy mi się ze skubańcem, z jagodami, czyli kruche ciasto z jagodami, białeczko na wierzch i kruszonka, bo to jest smak dzieciństwa, kwintesencja dzieciństwa, u nas zawsze to ciasto było latem, uwielbiam, to jest moje ukochane ciasto, naprawdę, ale sobie smaka zrobiłam teraz. Gdybyś miała napisać książkę, jak brzmiałoby pierwsze zdanie? Naprawdę, tutaj Cecil, Cecilia, szaleje z tymi pytaniami, naprawdę. Gdybyś miała napisać książkę, jak brzmiałoby pierwsze zdanie? To był ostatni raz, kiedy opuściła plac zabaw i nigdy więcej już na niego nie wróciła. Coś w tym stylu, bo ja generalnie lubię motyw w książkach, którym jest coming of age,
jakieś zmiany i myślę, że na takiej, jeśli miałabym pisać książkę, to właśnie na takiej zmianie bym się skupiła. Ale czy planuję pisać książkę? Nie, nie sądzę, że mam do tego talent. Z jaką książkową postacią się utożsamiasz? Zdecydowanie jest to Nina właśnie z Malibu Rising. Myślę, że nie ma drugiej takiej bohaterki, którą ja, czy bohatera, których ja miałam przyjemność poznać tak książkowo i utożsamić się aż tak bardzo, jakbym po prostu, wiecie, nie czytała książki, tylko patrzyła w lustro. Nina jest dla mnie wyjątkową bohaterką, ona właśnie jest bardzo rodzinna. Rodzina jest dla niej priorytetem i ona sama jest w stanie poświęcić wiele swoich pasji i marzeń na rzecz tego, żeby gdzieś tam uszczęśliwić wszystkich wkoło. Ja cieszę się, że troszeczkę już to zmieniam w sobie, jednak nie są to dla mnie łatwe decyzje nadal, ale Malibu Rising i właśnie Nina to jest taka moja soulmate książkowa, zdecydowanie. To jest takie moje odzwierciedlenie, ale moim takim soulmate jest Jaskier z Wiedźmina, to jest taki mój ziomuś, myślę, że my byśmy się tak dogadali w normalnym życiu. Gdyby mnie wrzucono do wiedźmińskiego świata, to bym była jaskierką albo coś takiego, naprawdę to jest taki mój ziomuś generalnie. Od czego zaczęło się czytanie książek? No to tak jak już mówiłam, ja czytałam od dziecka, powiedzmy, było mi czytane, może tak, najpierw rodzice mi czytali. Dla taty należała działka wierszy Brzechwy i Tuwim, a tata zazwyczaj czytał mi te wierszyki. Mama czytała mi raczej baśnie właśnie Andersena. No i miałam te tekturowe książeczki, które też rodzice mi czytali i później ja już sama. A później to już było, wiecie, sinusoida. Czytałam, nie czytałam. Skąd pomysł na YouTube? Ja z pomysłem na YouTube nosiłam się bardzo, bardzo bardzo długo i mówiąc to, nie mam na myśli miesięcy, tylko lata. Ja naprawdę gdzieś czułam, że to jest coś, co ja chciałabym robić, coś nagrywać, coś edytować, montować. Naprawdę lubię to robić, więc długo się zastanawiałam nad tym. Pamiętam, że kiedyś coś nagrałam, słuchajcie, w samochodzie i przez przypadek mój narzeczony to odtworzył, bo chyba coś tam przeglądał jakieś zdjęcia i tam był ten klip. I ja po prostu myślałam, że się zapadnę pod ziemię, było mi tak wstyd, że ja tam w tym samochodzie siedzę i gadam do siebie na wariatkę. Więc naprawdę długo, jeszcze na studiach pamiętam, robiłam swoją mapę marzeń i tam też był gdzieś ten YouTube, a to już było dobre parę lat temu. Ale jakby nie mogłam znaleźć takiego kontentu swojego, ale udało się, jestem tutaj i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ulubiony serial, to tak jak już mówiłam, Seks w Wielkim Mieście, ale powiem Wam, że taki ulubiony to chyba będzie Niania Frania, Don't Judge Me, ale to jest naprawdę serial, który ja lubię, oglądałam wszystkie odcinki, na studiach też sobie oglądałam jeszcze raz wszystko od początku do końca, uwielbiam Nianię Franię. Gdzie studiujesz? Studiowałam, tak jak już mówię, bardzo dawno temu, straszne to jest, ale studiowałam w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za tyle pytań, bardzo kreatywnych. Już mogliście zobaczyć nieraz, że musiałam się dłużej zastanowić nad czymś. Także myślę, że gdzieś tam raz na jakiś czas takie Q&A będziemy sobie robić, już wtedy może troszeczkę krótsze, bo jednak trochę to nagranie już trwa, ale tak jak mówię, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że gdzieś tam zaspokoiłam Waszą ciekawością mniej lub więcej. No i tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że jesteście właśnie tym filmem, celebrujemy sobie te 2000 tak naprawdę subskrypcji tutaj na kanale, za które bardzo, bardzo dziękuję. Postaram się Was nie zawieść, cały czas pracuję gdzieś tam nad częstotliwością tych filmów, ale też nie chcę się zmuszać i robić coś jakby na hama, kiedy nie mam flow, kiedy tego nie czuję, to po prostu nie nagrywam. Proste, bo wolę być sobą przed kamerą niż mieć kija w tyłku i po prostu próbować coś powiedzieć. Ale okej, never mind. Słuchajcie, to by było na tyle. Życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!